Anna przyszła na świat w dniu 8 września 1774 roku w Flanszen, Westfalii. Pochodziła z ubogiej wiejskiej rodziny. Jako dziecko razem z rodzeństwem, a było ich 9, wiele pracowała w domu i na gospodarstwie. Do szkoły chodziła tylko 4 miesiące. Nauczyła się jednak szyć i zarabiała na utrzymanie jako krawcowa. W dzieciństwie wyróżniała ją wielka i szczera pobożność. Już wtedy miała pierwsze wizje. Nie uważała ich za coś nadzwyczajnego. Była przekonana, że podobne wizje mają również inne dzieci. Wielokrotnie chciała wstąpić do klasztoru, ale było to trudne, bo nie miała posagu. Była zbyt uboga. Klaryski z Münster obiecały, że ją przyjmą, jeśli nauczy się grać na organach. W tym celu Anna Katarzyna zamieszkała u organisty. Nie znalazła jednak czasu na naukę, ponieważ opiekowała się jego liczną i biedną rodziną. Pomagała im we wszystkim, a w końcu oddała im nawet swoje własne oszczędności. Gdy miała 24 lata, ujrzała Chrystusa niosącego jej 2 wieńce, jeden z kwiatów, drugi cierniowy. Wtedy to na jej głowie pojawiły się bolesne i krwawe rany. Od tego dnia, niczego nie wyjaśniając, zaczęła nosić na głowie opaskę. Potem, po wielu trudach, w roku 1802 przyjęły ją augustianki w Agentenbergu. Rok później złożyła śluby zakonne. Wszystkie swoje obowiązki wypełniała z wielką gorliwością. Dobrowolnie podejmowała się najcięższych i upokarzających zajęć. Jej gorliwość w przestrzeganiu reguły budziła podejrzliwość innych sióstr, które posądzały ją o hipokryzję. W klasztorze bardzo wiele wycierpiała, zarówno ze względu na otaczającą ją wrogość, jak i z powodu słabego zdrowia. W okresie wojen napoleońskich w roku 1811 klasztor został zamknięty. Przeprowadzono wtedy przymusową laicyzację. Anna Katarzyna znalazła schronienie w Dulme, w domu francuskiego kapłana Lamberta, który uciekł z Francji w czasie rewolucyjnych prześladowań kościoła. Wkrótce po opuszczeniu klasztoru bardzo poważnie zachorowała i do końca życia nie podnosiła się już z łóżka. W tym czasie otrzymała stygmaty, widzialny znak cierpienia, które jednoczyły ją z ukrzyżowanym Chrystusem. Od tej pory zaczęło ją odwiedzać wielu ludzi i zyskała szczerych przyjaciół, takich jak jej lekarz dr Franz Wiesener czy Clemens Bryton, niemiecki poeta i prozaik, który przez 5 lat, począwszy od roku 1818, codziennie spisywał jej mistyczne wizje dotyczące szczegółów z życia Jezusa i Maryi. Zostały one opublikowane już po jej śmierci w roku 1833. To na podstawie tych zapisków powstał film Pasja Mela Gibsona. Anna Katarzyna swoje cierpienia ofiarowała za nawrócenie grzeszników i za dusze w czyśćcu cierpiące, które często prosiły ją o modlitwę. Była przy tym kobietą całkiem normalną, wesołą, ale mającą w sobie coś nieokreślonego. Ona jakby widziała człowieka od środka, mówili ci, którzy z nią rozmawiali. Miała dar rozpoznawania stanów duszy ludzkiej. Przez lata nie przyjmowała żadnych pokarmów, za wyjątkiem Komunii Świętej. Zmarła w dniu 9 lutego 1824 roku. Została beatyfikowana przez świętego Jana Pawła II w dniu 3 października 2004 roku. Módlmy się. Boże, ze czcią wspominamy dziewicze życie błogosławionej Anny Katarzyny. Wysłuchaj nasze prośby i spraw, abyśmy wytrwali w Twojej miłości i postępowali w niej aż do końca życia. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.